Poszłam po zakupy i znalazłam pacjenta. Młodziutki gołąbeczek, bardzo osłabiony, chyba z rozwolnieniem. Z trudem w ogóle podlatywał. Już piesek się na niego chyba zasadzał, jakiś tam krążył wokół. Nie wiem, czy się zasadzał, ale krążył, więc to było niebezpieczne go zostawiać. Schował się pod schody. No i jako patrol już jest w drodze po niego. Rodzice na górze tam mieszkają w gniazdku, ale żaden rodzic w ogóle nie podlatywał, nie interesował się. Także no być może to był jego pierwszy dzień poza domem i gołąbeczek tutaj no z trudem jakoś sobie radził, więc myślę, że mimo utraty kilku piórek dobrze się dla niego stało, że trafi teraz do ciepełka, do azylu. Już maluszko cię chowamy. Gołąbeczek wygląda tak. Widać, że ma tutaj potężne rozwolnienie. Także teraz już go pakujemy i piszemy informację dla ptasiego azylu, co mu jest, jak wygląda. No i siedzi tutaj nasz pacjent. Ciemno jest. Nie chce świecić, żeby się nie zestresował, ale rusza się. Ogrzał się, myślę, że już się lepiej.